Wieczór w telewizji w Polsce ponownie w Państwa domach. Witam po raz drugi. Pozostajemy w dalszym ciągu przy tematyce zagranicznej, ale też poniekąd związanej z Polską. Doktor Wojciech Szewko, Kolegium Civitas. Dzień dobry, dobry wieczór. Zacznijmy może od tej informacji, która wzbudziła duże zainteresowanie opinii publicznej sprzed kilkunastu dni, o tym, że w Polsce, w Warszawie w lutym, 13 i 14 lutego, odbędzie się wielka międzynarodowa konferencja, której współorganizatorami są Stany Zjednoczone i Polska, poświęcona sytuacji na Bliskim Wschodzie. Zanim przejdziemy do tego tematu, może byśmy wyjaśnili naszym widzom, bo ja też chętnie się dowiem, co rozumiemy pod pojęciem Bliski Wschód i jaka tam jest sytuacja, która niepokoi Amerykanów do tego stopnia, że chcą organizować konferencję, której tematem, jak powiedział sekretarz Mike Pompeo, jest stabilność, pokój, wolność i bezpieczeństwo w regionie Bliskiego Wschodu. To jest umowne pojęcie, Bliski Wschód, i każdy rozumie inaczej. Francuzi nazywają Grand Orient, prawda, czyli Wielki Orient, prawda, Wielki Wschód. My mówimy o tym Bliskim Wschodzie i czasami do tego Bliskiego Wschodu zalicza się tylko i wyłącznie państwa Lewantu, czyli Syria, Liban, Palestyna i tak dalej, Jordania. Niektórzy zaliczają do tego również północnej Afryki, na co północni Afrykańczycy, kraje arabskie północnej Afryki się obrażają. Niektórzy rozszerzają tę definicję, czyli idziemy dalej, prawda, oprócz państw Zatoki Perskiej bądź Zatoki Arabskiej. No ale w pojęciu Amerykanów, którzy chcą organizować tę konferencję, jakie państwa wchodzą w zakres tego pojęcia Bliski Wschód? Będzie to właśnie bardzo szerokie, może bez Afganistanu jeszcze, ale na pewno mowa będzie przede wszystkim o Iranie i wpływie Iranu na Bliski Wschód. No to już jesteśmy coraz bardziej centralnej Azji niż tej części zachodnioazjatyckiej, prawda, tej bliższej Morzu Śródziemnemu. I w ten sposób będzie to definiowane zapewne. No dobrze, a w takim razie co takiego niepokojącego jest w tym regionie, że Stany Zjednoczone zdecydowały się na taki krok? Bo chyba do tej pory za bardzo, poza zniesieniem sankcji w stosunku do Iranu, nie były w tym regionie aktywne. Po II wojnie światowej tak naprawdę dynamikę stosunków międzynarodowych, czyli to, co jest przyczyną wszystkich konfliktów, wojen, niepokojów, które się rozlewają czasami na cały świat, czasami są tylko regionalne, to przede wszystkim utworzenie państwa izraelskiego i walka różnych krajów z państwem Izrael na różnych płaszczyznach. Czyli będziemy mieli wielką emigrację Palestyńczyków i destabilizację na przykład tą emigracją na przykład takich państw jak Liban, wojna domowa w Libanie, pamiętamy oblężenie Bejrutu w Jordanii, Czarny Wrzesień, zamachy Czarnego Września, na przykład Czarny Wrzesień również w Warszawie, prawda, miał swoich przedstawicieli, zamachy w Monachium. To wszystko jest gdzieś przez ten konflikt wyznaczane. Następnie te wydarzenia, które mamy ostatnich 20 lat, czyli przede wszystkim wojna w Iraku, wojna w Syrii, to wojny wywoływane przez Stany Zjednoczone, które są od zawsze najbliższym sojusznikiem Izraela. Również dlatego, ponieważ Izrael ma potężne lobby w Stanach Zjednoczonych i u republikanów, i u demokratów. One się różnią subtelnościami. Demokratyczne nie cierpi Netanyahu, ale to nie znaczy, że zrobi cokolwiek przeciwko państwu izraelskiemu. I Stany Zjednoczone, wspierając Izrael, angażują się w te rozmaite wojny. To nie jest jakieś pejoratywne. Tak po prostu jest. To jest zastana rzeczywistość w stosunkach międzynarodowych. Udało się przez ostatnie lata wyeliminować te armie, które mogłyby zagrozić fizycznemu bytowi Izraela, bo pomimo propagandy u nas również i telewizyjnej, i filmowej, że Izrael jest państwem niezwykle silnym, to jednak jest państwem małoludnym. I ostatnia wojna sześciodniowa pokazała, że było krok od użycia broni nuklearnej przez Izrael i o krok od fizycznego zniszczenia Izraela. Znaczy, ojciec obecnego prezydenta Syrii wstrzymał czołgi, które mogły wejść dalej na terytorium Izraela, obawiając się właśnie ataku atomowego, ponieważ Izrael po prostu nie ma tylu żołnierzy, żeby sobie poradzić jednocześnie walcząc z armią egipską, jordańską, syryjską, iracką, która się pojawiła w czasie tej wojny. No więc armii syryjskiej już nie ma, prawda? To, co zostało z armii syryjskiej, nie nadaje się do prowadzenia konfliktu zbrojnego i nie będzie się nadawało takiego normalnego jeszcze przez wiele lat. W Libanie, Liban jest podzielony, ma bardzo słabą armię, bardzo mocny Hezbollah.
Armia iracka, no to wszyscy wiemy, prawda? Po wojnie iracko-irańskiej ta armia nie była w stanie poradzić z partyzantką państwa islamskiego. Czyli Egipt, potęgą militarną pozostał w tym regionie. Tak, Egipt, tak samo. Chciałem do Egiptu jeszcze dojść, że Egipt, co prawda, kupuje broń na potęgę, tak samo jak na przykład Saudyjczycy, ale Saudyjczycy są akurat zaprzyjaźnieni teraz ze Stanami Zjednoczonymi przez chwilę, a państwo egipskie jest jednak niespecjalnie mocne. Znaczy, na pewno nie wystąpi przeciwko Izraelowi. To jest, musiało tam dojść do jakichś gigantycznych zmian politycznych. W związku z tym ostatnią potęgą, która rzeczywiście jest w stanie poważnie zagrozić Izraelowi, jest Iran. I wtedy, kiedy Iran był odległym państwem, które sobie krzyczało śmierć Ameryce, śmierć Izraelowi, no to powiedzmy, nikt na to nie zwraca uwagi. Wielu krzyczy śmierć Izraelowi i nie ma z tym jakby specjalnie problemu. Natomiast po pierwsze, Iran rozwinął swoje technologie rakietowe. Jak mówią specjaliści, również kupując część tych technologii od Korei Północnej, znaczy dostrzegają specjaliści jakieś wspólne elementy tych rakiet, które są badane z tym, czym się bawi Kim, z tym, czym się bawią w tej chwili ajatollahowie. Więc ma technologie rakietowe, ale to jeszcze nie byłoby tak wielkim zagrożeniem. Większym zagrożeniem jest to, że Iran jest podstawowym sponsorem i wspierającym głównie właśnie tymi nowymi broniami, głównie broniami rakietowymi, Hezbollah, który ma 30 do 50 tysięcy żołnierzy na granicy libańskiej. Południowy Liban graniczący z Izraelem to jest właśnie Hezbollah. Hezbollah też śmierć Izraelowi ma wypisane na sztandarach. Nazywa się zresztą ruchem oporu, prawda? Ruch oporu przeciwko syjonizmowi. W związku z tym jest to oczywisty wróg Izraela. Czyli dostarczanie tych rakiet kolejnych do Hezbollahu, uzbrajanie tego Hezbollahu, który ma jest wymierzony przeciwko Izraelowi, ale również to rzeczywiście zaczyna zagrażać Izraelowi. Izraelskie systemy antyrakietowe są w stanie zatrzymać 1000, 2000 rakiet, ale nie 10 czy 20 tysięcy. I mamy oczywiście, i przepraszam, jeszcze tylko dokończę, i druga rzecz, która teraz się właśnie zdarzyła, dlaczego tak nagle się zdynamizowała ta amerykańska polityka przeciwko Iranowi. Dlatego, ponieważ Iran po podpisaniu tak zwanego dealu atomowego z państwami Zachodu, również ze Stanami Zjednoczonymi, czyli zdjęciu sankcji w ramach za rezygnację z programu atomowego, zaczął się, no, odzyskał zablokowane środki, zaczął te środki wykorzystywać do zakupów, zaczął eksportować znowu ropę na cały świat, zaczął pozyskiwać inwestorów, nagle zyskał bardzo dużo pieniędzy, stosunkowo dużo pieniędzy w każdym bądź razie, które zaczął wydawać między innymi na zbrojenia oraz na pomoc przede wszystkim prezydentowi Asadowi w wojnie domowej. W wojnie domowej w Syrii biorą udział regularne jednostki irańskiej Gwardii Rewolucyjnej i jednostki specjalne. I tych jednostek jest coraz więcej. Szacuje się, że jest co najmniej kilkadziesiąt w tej chwili baz irańskich, nieważne czy obsadzonych przez Hezbollah, czy przez samą IRGC, czyli tą Gwardię Republikańską Irańską, praktycznie prawie na granicy Izraela. Co więcej, Izrael co chwila bombarduje. Wiemy w tej chwili dokładnie, ile razy w 2018 roku. To było prawie 2000 celów zostało trafionych przez Izraelczyków. Izrael mówi, że się teraz odchodzi, szef sztabu armii izraelskiej udzielił wywiadu i opowiedział po prostu o tym, że Izrael bombarduje te cele nawet nie biorąc tego na siebie. To są wybuchy, o których nawet nikt nie pisze, bo nie ma tam dziennikarzy w okolicach, albo jest to traktowane o to, że to rebelianci coś wysadzili. Nie, to właśnie Izrael zwykle wysadził albo zbombardował. Czyli to pokazuje, że to było 2000 celów rzeczywiście, jak wielka jest ta aktywność Iranu. Czyli Iran nagle z państwa odległego, dzięki temu, że w Iraku rządzi proirański rząd, że Syria, rząd syryjski nie dałby sobie rady wojny niedomowej bez pomocy wojsk lądowych Iranu i broni z Iranu, nagle wojska irańskie mogą sobie swobodnie przejechać przez Irak aż na granicę Izraela. Dlaczego Warszawa ma być miejscem tej konferencji? Wydaje mi się, że Warszawa z tego powodu, ponieważ naturalne inne lokalizacje są bardzo problematyczne dla Stanów Zjednoczonych. Dlaczego w ogóle ta konferencja, może najpierw powiedzmy. No ta konferencja dlatego, ponieważ i dlaczego w tej chwili i tak nagle? Generalnie ta konferencja, co prawda o niej rozmawiano dużo wcześniej, ale ona się pojawiła tak nagle dlatego, ponieważ Stany Zjednoczone podjęły bardzo zaskakującą decyzję, właściwie to Donald Trump podjął tą decyzję, no bez specjalnej wiedzy swoich służb najbliższych, że wycofuje się z Syrii. Co więcej, powiedział również, że wycofuje się z Afganistanu. Co więcej, wiemy o tym, że sporo żołnierzy amerykańskich i tak już bez takiego zapowiadania wyjechało z Iraku. Tam z 11 tysięcy na 5 tysięcy Amerykanów, bo nie mówimy o tych, którzy pracują w bazach, tylko żołnierzy rzeczywiście, no to są spore redukcje. I nagle sojusznicy, tacy jak Izrael, jak Arabia Saudyjska,
to są główni przeciwnicy Iranu, nagle się zorientowali, że po pierwsze Stany Zjednoczone nagle ich zostawiają. Po drugie, w tą pustkę, którą Stany Zjednoczone zostawią w Syrii, już zapowiedziały, że zarówno Turcja, no niespecjalnie przyjaciel Izraela, prawda, bo to jest jedno z państw, które bardzo się lubi z Hamasem, przecież antyizraelskim. Z drugiej strony Syryjczycy, czyli również Irańczycy, będą decydowali tak naprawdę o losie Kurdów, zajmą sobie te tereny, które do tej pory zdawało się, że Stany Zjednoczone będą tam miały taki rodzaj, czy to quasi kolonii, czy takie państwo trochę zwasalizowane, no bo zależne całkowicie od Amerykanów, kurdyjskie czy kurdyjsko-arabskie, utworzone w wschodniej Syrii. Czyli będziemy mieli Syrię zachodnią, rządzoną przez Asada, i wschodnią Syrię, która jeszcze ma jedną cechę. Oddziela, gdybyśmy popatrzyli się na mapę, ten korytarz jak gdyby zajęty przez Amerykanów i Kurdów oddziela Syrię od Iraku. Oczywiście nie w pełni, tam są luki, no ale te luki są bezdrożami, tam nie ma żadnej autostrady. Jeżeli teraz Amerykanie się stamtąd wycofają, Kurdowie zostaną pokonani czy przez Asada, czy przez Turków, a to jest pewne, to znaczy to jest słaba armia, ona nie ma lotnictwa, artylerii ciężkiej, nie ma czołgów, to w związku z tym będzie można sobie autostradą z Teheranu, taki czołg będzie w stanie na granicę izraelską przejechać w ciągu kilkunastu godzin, powiedzmy. Nie mówmy, że to są tak świetne autostrady. Czyli będzie można przyrzucić dużej liczby żołnierzy i w zasadzie będą mieli wolną drogę. Ale z tego, co pan mówi, to wynika, że ta konferencja w tym dość nagłym trybie została zwołana pod dużą presją Izraela przez Amerykanów. Ona została zwołana moim zdaniem nie tyle pod presją Izraela również, to tak pisze prasa izraelska, znaczy była dość delikatnie negatywnie nastawiona do tej decyzji Trumpa, ale również innych sojuszników. Pamiętajmy, to jest Arabia Saudyjska. Arabia Saudyjska, jeżeli by Amerykanie wycofali się z Arabii Saudyjskiej, gdyby, nie wiem, zupełnie wycofali się z Bliskiego Wschodu. Arabia Saudyjska nie ma żadnych szans z Iranem. Arabia Saudyjska prosi Pakistan o pomoc, żeby jej żołnierze, znaczy Pakistanu żołnierze znajdowali się na terenie Arabii Saudyjskiej, bo ich armia, pomimo tego, że jest gigantycznym importerem sprzętu, to pokazuje, że nie potrafi walczyć. Po prostu w Jemenie widzimy to codziennie. W związku z tym wszyscy oni są zagrożeni nagle przez ten ruch. I Stany Zjednoczone doszły do wniosku i robią w tej chwili bardzo liczne takie gesty. No, ta konferencja jest jednym z bardziej znanych dla nas, ale nie jedynym, zapewniające, że nie, że my się nie wycofujemy. Że my co prawda wycofujemy żołnierzy. Nie osierocą swoich tak sojuszników na terenie Bliskiego Wschodu. Ale też mówią, no są przecież lokalnie wielkie armie. No jest armia turecka na przykład, członek NATO. Dlaczego oni nie mogą się sobie poradzić z Irańczykami? Panie doktorze, dlaczego Warszawa? Warszawa dlatego, ponieważ te inne lokalizacje są problematyczne dla Stanów Zjednoczonych. Jeśli patrzymy się na sojuszników bliskich Stanów Zjednoczonych w tej chwili, to tak naprawdę Trumpowi wielu ich nie zostało. Pokłócił się prawie z całym światem. No tym bardziej, że Unia Europejska ma zdecydowanie tak inne stanowisko, jeżeli chodzi o sankcje wobec Iranu. O sankcje wobec Iranu, też politykę bliskowschodnią i wiele innych spraw. No, bo czyli na państwa Unii Europejskiej nie może mógłby zrobić w Meksyku na przykład, ale z Meksykiem jest pokłócono coś innego. No więc krótko mówiąc, takie najbardziej oczywiste lokalizacje, najbardziej oczywistą lokalizacją byłby Rijad, Arabia Saudyjska. Tyle tylko, że w Riyadzie gospodarzem tego wydarzenia byłby Muhammad bin Salman, oskarżony oficjalnie przez Kongres Stanów Zjednoczonych, który przyjął uchwałę, że on jest odpowiedzialny za zamordowanie amerykańskiego, jakby nie było, dziennikarza. W związku z tym to jest absolutnie, byłoby samobójcze dla Trumpa. Pamiętajmy, że on jest jednak politykiem i ma za chwilę wybory. Druga lokalizacja, Izrael, spowodowałaby w zasadzie, byłaby wyjątkowo dyskomfortowa dla krajów arabskich, które miałyby tam przyjechać, a niektóre z nich w Izraelu się nie pojawią nigdy. Co zostaje nam? Jordania? Może Jordania. Jordania jest za małym krajem, zbyt lokalnym, a tym Izrael by tam się nie pojawił. To nie jest ten typ sojusznika. Czyli wybór Warszawy nie jest przypadkowy. Warszawa natomiast jest uznawana za sojusznika bliskiego Izraela, pomimo bardzo ostatnio licznych problemów w relacjach wzajemnych. I to jest miejsce, w którym Trump był, chyba jedyne na świecie, gdzie Trump był entuzjastycznie przyjęty. Ponieważ wszyscy, którzy mieli do czynienia z Trumpem, twierdzą, że on jest bardzo... W polsku jest takie słowo humorzasty, tak? Że on rzeczywiście podejmuje te decyzje bardzo często pod wpływem głębokich emocji, więc jemu tu po prostu w Warszawie było dobrze. Ale ta lokalizacja w Warszawie nie spotkała się z entuzjazmem ze strony Iranu. W ogóle chyba cała konferencja jest negowana przez władze Iranu, a wręcz pogróżki w stronę naszego kraju padają, bo minister spraw zagranicznych Iranu powiedział, ci, którzy brali udział w ostatnim antyirańskim show,
USA są albo martwi, albo zhańbieni, albo zmarginalizowani. I to jest przypomnienie dla gospodarza i uczestników antyirańskiej konferencji, bo Iran nie traktuje tej konferencji jako próbę porozumienia się i zaprowadzenia względnego spokoju na Bliskim Wschodzie, tylko wymierzoną przeciwko sobie. Ale Iran bardzo słusznie traktuje to jako konferencję antyirańską, bo to jest konferencja antyirańska. Właśnie to jest najcudowniejsze. W naszych mediach pojawiają się informacje, że to jest, dotyczy pokoju, bezpieczeństwa i szczęśliwości wszelkiej. Natomiast Pompeo teraz podróżował na Bliskim Wschodzie. Przecież on ogłosił tą konferencję, a nie Polska. Co więcej, on był pytany wielokrotnie, bo później był jeszcze w Izraelu, w Iraku i tak dalej. I za każdym razem pytano o tą konferencję, dokładnie powiedział, o czym ta konferencja jest. To jest konferencja o Iranie i o powstrzymaniu reżimu irańskiego. No tak, on w Egipcie powiedział, że ma być zapewnienie, że ważnym elementem tej konferencji poświęconej Bliskiemu Wschodowi ma być zapewnienie, że Iran nie jest destabilizującym czynnikiem. No i poza tym powiedział również dosłownie w takim samym zdaniu, kiedy o tym mówił, że popiera również naloty izraelskie na cele irańskie na terenie Syrii. W związku z tym no nie ma tutaj jakby tego elementu. Zresztą wszyscy wiedzą, że nie jest to na pewno konferencja o pokoju. Co więcej, państwa, które wymieniono jako potencjalnie zaproszone, ja mówię o krajach arabskich, nie o krajach zachodnich, czyli te, które prawie na pewno wezmą udział, to są kraje tak zwanego w cudzysłowie sunnickiego NATO. Kiedyś Arabia Saudyjska, do tego czasu tego skandalu z Muhammadem bin Salmanem, czyli w 2014, na przełomie 14 i 15 roku, stworzyła sobie taki sojusz antyirański właśnie, do którego zapisała kilkadziesiąt krajów świata. Głównie są to kraje muzułmańskie, kraje rządzone czy dominującym sunnizmem jako albo religią, albo władcą, albo po prostu zapisami wręcz w konstytucji. Znaczy tam Egipt, Jordania, Pakistan i tak dalej, Malezja, Indonezja. Część z tych państw powiedziało, że w tym nie weźmie udziału, no ale w każdym razie odbyła się konferencja i taki sojusz powstał. Tylko że okazało się w pewnym momencie, że Arabia Saudyjska jest po prostu, zresztą za chwilę później zaatakowała Jemen. Właśnie czując się silną, że jest w stanie coś takiego stworzyć. No ale ostatnie 3 lata pokazały, że Arabia Saudyjska jest za słaba militarnie, żeby być takim liderem tego ruchu antyirańskiego, a w tej chwili jest niesamowicie osłabiona politycznie i to również jest osłabiona politycznie w oczach Stanów Zjednoczonych. Dlatego, ponieważ każdy ruch w tej chwili Muhammada bin Salmana, czyli księcia tronu, który jest autorem w ogóle całej tej idei NATO sunnickiego, no i będzie postrzegany przez pryzmat zbrodni wojennych w Jemenie, ale również tego, że ta armia sobie nie potrafi poradzić z tymi Huti, którzy biegają w klapkach z trawy, oraz no niestety, ale właśnie tej sprawy Khashoggiego i zabójstwa dziennikarza. Jak na ile to nam popsuje stosunki z Iranem? Mieliśmy zawsze z nimi dobre stosunki, nawet sięgając do czasów wojny, kiedy Iran, choć pod protektoratem angielskim, brytyjskim, ale stał się miejscem, gdzie polscy uchodźcy znaleźli swoje miejsce i byli życzliwie przez tę społeczność przyjmowani. Mieliśmy zawsze dobre stosunki z Iranem, mieliśmy nadzieję na rozwinięcie gospodarczych stosunków. Co więcej? I co teraz? Co więcej, no, rząd niedawno przyjął taką strategię, to jest uchwała Rady Ministrów, więc to nie jest dokument jakiś tam publicystyczny, tylko oficjalna uchwała rządu polskiego, która wskazuje Iran jako kierunek strategiczny dla rozwoju polskiego eksportu. Powstała specjalny program rządowy, który się nazywa już po sankcjach. Po sankcjach. Co więcej, jest właśnie stworzono program rządowy, który się nazywa Go Iran, który jest stroną rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Tam jest chyba finansowany przez PAHI, który finansuje różnego rodzaju przedsięwzięcia wzajemne. Zachęcono inwestorów, żeby tam poszli. W związku z tym my dla tego symbolicznego gestu, moim zdaniem, przekreśliliśmy sobie na długie lata relacje przynajmniej z tym Iranem. No, ale mieliśmy wyboru sojusz z Amerykanami bądź dobre stosunki z Iranem, no, tak? Powstaje pytanie następujące. Czy gdybyśmy powiedzieli, że no nie ma, w tym czasie mamy inną konferencję, to Stany Zjednoczone zerwałyby z nami sojusz, wyrzuciłyby nas z NATO? Myślę, że w kontekście naszych zabiegów o powstanie w Polsce fortu Trump i właśnie różnych innych interesów, nie mogliśmy tak powiedzieć. Ja bym powiedział tak, że poprzednio, przypomnijmy sobie, rząd Platformy przez długie lata, przez prawie całą kadencję, zabiegał i był mamiony tarczą antyrakietową. A później przypomnijmy sobie, jak Obama w ciągu jednego dnia podjął decyzję, po co nam ta tarcza, przecież Iran nie zagraża. Prawda? Przecież to też był kontekst irański. Notabene proszę zobaczyć, że wtedy Iran się na to nie obrażał, że u nas powstanie antyirańska tarcza. I potem Amerykanie się wycofali. Nic z tego nie mamy. Zobaczymy, jak się to zakończy. Zobaczymy, jakie będą wyniki tej konferencji. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Bardzo.